Witam, witam, witam kochani. Z tej strony Mocny Egregor, z kanału Mocny Egregor. Słuchajcie, mam dla was taką ciekawostkę, dropsa. Tutaj wrzucam Mateusza Glenn, który ma kanał na TikToku. I słuchajcie, bardzo ciekawa sprawa. Wpisałem w Google Mateusz Glenn i wyskoczyło pełno osób Mateusz Glenn, tak samo na Facebooku. Wyskoczyły osoby, które się też nazywają Mateusz, nie Glen, bez tej kreski, z kreską Gleń. I słuchajcie, to jest dosyć dziwne, bo tutaj obok jest też Mateusz Glen i identycznie wygląda. I słuchajcie, reszta też identycznie wygląda, i to jest kupę osób, którzy tak samo mają na imię, tak samo mają nazwisko i są bardzo podobni. I powiem wam, oglądam jego filmiki i rozmawiałem z przyjaciółką. Jest dość dziwne, tak? On ma tu pieprzyka, słuchajcie, układ nosa, ucha, czasami ma inny, czasami nie ma pieprzyka, i przyjaciółka mi mówiła, że nie da się tak zapudrować pieprzyka, tak? Może tam korale zasłaniają, no ale no nie sądzę, także. No dziwna, dziwna sprawa, jakby, nie wiem, jakby było ich paru? Nie wiem, już naprawdę, naprawdę zwariowałem, czy to Photoshop, czy to coś, bo przyglądam się i raz wygląda trochę inaczej i drugi raz zupełnie inaczej, jako inna osoba, inną energetykę ma, zbliżoną, ale inną. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, może mi pomożecie wytłumaczyć. Nie rozumiem, czy to są inne osoby, czy oni wszyscy są podobni? Kalkomania? Nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. Naprawdę, jak ktoś mi to wyjaśni, no to będę mu dzięki wielkie za to. No słuchajcie, naprawdę wygląda dość ciekawie. I podobno pieprzyków takich rzeczy nie da się zapudrować, tak żeby nie było widać. No właśnie. Także kochani, jeżeli rozwiążecie zagadkę, no właśnie, to jest, nie wiem, to jest albo zbieg okoliczności, że tyle osób z takim imieniem, nazwiskiem tak samo wyglądają. Przypadek może, nie? Może słuchajcie, to jest czysty przypadek, nie wiem, naprawdę nie wiem. No bo brat nie może mieć tak samo na imię i na nazwisko. Prawie, no, kreska bez kreski, no to bez różnicy, nie? Bo to można tak i tak sobie zapisać. Także kochani, jeżeli interesują was te i inne rzeczy, zapraszam na kanał Mocny Egregor na YouTubie.